Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością mam zaszczyt powitać Was wszystkich tutaj w progach naszej szkoły, w imieniu dyrekcji szkoły. Cieszę się, że zechcieliście przyjąć zaproszenie Waszych wnucząt. Z okazji Waszego święta chciałam życzyć wiele zdrowia, wytrwałości, cierpliwości do tych maleńkich. I cieszcie się z tego, że macie tak wspaniałe wnuki. I Wy, kochani, cieszcie się, że macie tylu fantastycznych dziadków i takie świetne babcie. Proszę Państwa, jesteście dla nich, myślę, że bardzo ważnymi osobami. Bez dziadków życie chyba nie miałoby sensu. Życzę wszystkim jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Bawcie się Państwo dobrze dzisiejszego popołudnia. Dziękuję. Bardzo serdecznie witamy zebranych tu gości. Spotkaliśmy się dziś z okazji święta babci i dziadka. Drogie babcie, kochani dziadkowie, z okazji Waszego święta pragniemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, pogody ducha i pociechy ze swoich wnucząt. Uczniowie klasy 2B przygotowali dla Was koncert życzeń z wierszami i piosenkami. Wszystkie dzieci serdecznie zapraszają do wysłuchania programu artystycznego. Jako pierwszy na scenie zaprezentuje swój wiersz Tomiasz, który dla swojej babci przyniósł w serce. Posłuchajmy. Serce przynoszę Ci na laurce i tak Ci życzę, babunio miła. Czego chcesz sama, niech Ci się stanie, bylebyś tylko szczęśliwa była. Babciu moja miła, życzę Ci w dniu Twego święta, abyś bardzo długo żyła, a ja zawsze będę o Tobie pamiętać. Uchwycę słońca promyczek złoty, co na niebie świeci, i jak wstążką nim przewiążę dla babci bukiecik. Paweł opowie teraz o tym, jak jego babcia i dziadek byli małymi dziećmi. Każda babcia była małą dziewczynką. Każdy dziadek biegał kiedyś za piłką. Chodzili do szkoły, mieli piękne marzenia, ciężko pracowali. Wychowali swoje dzieci, a czas leci, leci, leci. Dzisiaj na pociechę mają wnuki, które ich kochają. Kasper wie, że dziadek i babcia są niezastąpieni i zawsze można na nich polegać. Posłuchajmy wiersza w jego wykonaniu. Wszystkie dzieci dobrze wiedzą i się bardzo cieszą tym, że do babci i do dziadka zawsze można iść jak gdyby. Bo dziadkowie oraz babcie, choć uwierzyć trudno w to, kochają z pewną częta jak mało kto. Bo gdy zabawka się zepsuje, tata mało czasu ma. Dziadek sam ją zreperuje, naprawia mu wnet wida i zabierze mnie na spacer, gdy jest ładny, ciepły dzień. Za to wszystko, drogi dziadku, dziś Ci podziękować chcę. Dawid i Fabian dla swojej babci postanowili namalować serce i złotego ptaka oraz kwiaty. Zapraszamy chłopców do zaprezentowania wiersza. Wymalują na lauce czerwone serduszko, ptaka, co ma złote pióra i kwiaty w dbanuszku. Żyj, babuniu moja miła, 100 lat albo dłużej, bądź wesoła i szczęśliwa, zdrowie niech Ci sprzyja. Dzisiaj, droga babciu, masz twarz uśmiechniętą, więc niech przez cały rok trwa te Twoje święto. Dzisiaj, babciu, płyną białe chmurki, a wiatr je układa w świąteczne laurki. Wysłuchajmy teraz piosenki pod tytułem Niech nam żyją wszystkie babcie, dziadkowie. Thank you.
opowie nam o tym, co dla niej robi babcia i dziadek. Mój dziadziuś chętnie co dzień opowiada bajki, a moja babcia na dobranoc śpiewa kołysanki. Bardzo lubię słuchać baśni, dziadek głos ma miły i dlatego dziadka i babcię kocham z całej siły. Babcia do nas się uśmiecha, czy pogoda, czy jest deszcz. Zawsze dobre dla każdego, razem z nami ciągle jest. Do szkoły odprowadzi i zabawkę kupi, pyszne ciasto mi upiecze, dziadek rower mi naprawi. Chętnie ze mną się pobawi i z pomocą śpieszy. Wiersz zaprezentuje teraz Olivia, życząc swoim dziadkowi samych uśmiechów i 100 lat życia. Dzisiaj mamy święto dziadka i życzymy jemu tak. Bądź dziadziusiu uśmiechnięty, choćby nawet i 100 lat. To dla ciebie dziś życzenia, wiersze i piosenki mamy. Dzisiaj tobie winszujemy, no i bardzo cię kochamy. Dzisiaj mamy święto dziadka i na sali wielki ruch. Odwiedzili nas dziadkowie, my śpiewamy tak jak znów. Milena w swoim wierszu zapewni o tym, że bardzo kocha swoje babcie i dziadków. Kochamy nasze babcie i dziadków też kochamy. W dniu babci i w dniu dziadka życzenia wam składamy. Bez was smutny byłby świat. Żyj nam babciu, żyj nam dziadku, co najmniej 200 lat. Wysłuchajmy wiersza w wykonaniu Wiktorii, która zapewni nas, że potrafi już podać ciastka i herbatę. Babciu i dziadku, ufajcie wnukom, oni na pewno szklanek nie stuką. Oni esencję zaleją wrzątkiem i stół nakryją czystym obrusem. Oni to wszystko zrobią na piątkę, a może i nawet piątkę z plusem. A nie mówiłam, już jest herbatka, szklanka dla babci, szklanka dla dziadka. Już ją nalano, już ją poddano, szklanki śpiewają piosenkę szklaną. Już herbatniki są do herbaty, już się w herbacie rozpuszcza cukier. Babciu, opowiedz o tamtych czasach, gdy byłaś wnuczką, a dziadek wnukiem. Wysłuchajmy piosenki Babcia i Dziadek.
Robert podaruje swojej babci i dziadkowi piękną różę. Posłuchajmy. Babciu, dziadku, coś wam dam. Jedno serce, które mam, a w tym sercu róży kwiat. Babciu, dziadku, żyjcie 100 lat. Kolejny wiersz zaprezentuje Wiktoria, która opowie o bądnej i ciągle młodej babci. Moja babcia jest zadbana i ubiera modnie się. Często chodzi do fryzjera i wspaniale trzyma się. A ja kocham swoją babcię i pomagam ciągle jej. Chcę, by długo była młoda i by żyło się lżej. Angelika opowie o swoich dziadkach, zapewniając, że na całym świecie są oni najukochańsi. Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadziusia. Dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia. Aby babcia i dziadziunio zdrowi długo żyli, aby uśmiech dla nas mieli w każdej wolnej chwili. Kocham moich dziadków, bo na całym świecie drugich takich samych nigdzie nie znajdziecie. Igor w swoim wierszu powie nam, o czym nasi dziadkowie i babcie często wspominają, gdy razem się spotkają. Kochani, dziś okazja rzadka. Mamy dzień babci oraz dziadka. Jak wiecie, jest ich razem czworo, co można sprawić, kiedy się zbiorą. Ciągle wspominają o tych latach, gdy dziadkiem był wasz tata, a wasza mama bez lalek do łóżka iść nie chciała wcale. A teraz jak ten czas ciąż leci, leci, cieszą się dziećmi swoich dzieci. I cieszą się widząc jej gromadkę, że miło być babcią, być i dziadkiem. A właśnie im w styczniu składam najserdeczniejsze życzenia z okazji święta. Wysłuchamy teraz kolejnej znanej wszystkim piosenki pod tytułem Orkiestry Dęte. Pa, 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 pa
życzenia dla swoich dziadków przesyła Julka. Siedziałam w ogródku na małej łódce, przyleciał gołąbek i dał mi karteczkę. A na tej karteczce pisało tak, niech babcia i dziadek żyją nam 100 lat. Zapraszamy teraz do wysłuchania życzeń, które zaprezentują w swoim wierszu Patrycja i Marysia. Dzisiaj jest dzień babci i święto dziadusia. O tym dniu pamięta każda mała wnusia. My wasi wnuczkowie również pamiętamy i swoim najbliższym życzenia składamy. Życzymy ci, babciu, samych dni słonecznych, pogodnych, wesołych, takich jak ten wierszyk, żebyś nie miała żadnych zmartwień, żeby się spełniło każde z twoich pragnień, żebyś się czuła co dzień jak królowa i by cię o nic nie bolała głowia. A tobie, dziadku, czego życzyć mamy, żebyś u babci miał tak jak u mamy. Dużo czasu wolnego, same przyjemności, jak najmniej kłopotów i wiele radości. Nic do naprawiania, dźwigania, trzepania, tylko miękki fotel i coś do chrupania. A jak już się spełnią te nasze życzenia, gdy w domu nie będzie nic do zrobienia, to wtedy się dziadkowi odświętnie ubierzcie i swoje babcie na spadę zawieźcie. Maja opowie nam teraz, dlaczego jej dziadek powinien nosić koronę na głowie. Usłyszymy też życzenia dla babci. Dziadku, dziadku, czy to ty coś na twoje głowy śni? To korona słowo daje, przecież znam korony z bajek. A to fotel, ale skąd? To nie fotel, tylko tron. I w ogóle i w szczególe jesteś dzisiaj, dziadku, królem. Pytam, co to za zagadka? To po prostu święto dziadka. Z babcią chodzę na spacery, z nią poznaję kwiaty drzewa. Słucham babci opowieści, swe piosenki babci śpiewa. Babciu, babciu moja kochana, to ja wnuczka twa rozesmiana. Wniosę w darze prezentów wiele, bo zawsze z tobą jest na weselej. W kolejnym wierszu Hania zapewni o swoich dziadków, o tym jak bardzo ich kocha. Dla ukochanych dziadków, babciu miła, dziadku drogi, przychodzimy w wasze progi i z okazji tego święta mamy buzie uśmiechnięte. Więc uśmiech dziś dajemy, babci dziadka całujemy i wy przy tak wielkim święcie bądźcie także uśmiechnięci. My was, dziadkowie, bardzo kochamy, o waszym święcie zawsze pamiętamy. Wręczymy kwiatek, ucałujemy i przyrzekamy grzeczne będziemy. Czas na kolejną piosenkę. Piosenka nosi tytuł Kocham cię, babciu, kocham cię, dziadku. Kocham cię.
Olę, która przypomni o tym, kto zajmuje się wnukami, kiedy rodzice są w pracy. Czy wy wiecie, moi mili, czy wy wiecie, ile babci i dziadków jest na świecie? Właśnie wielkie święto dzisiaj swoje mają, więc wnuczęta im piosenkę śpiewać chcą. Kochamy was, kochamy całym sercem i radości chcemy dać wam jak najwięcej. Nasze buzie uśmiechnięte, niech życzenia ślą przepiękne. Żyj babuniu, żyj dziadziuniu latek 100. Babcia bardzo często mamę zastępuje. Zamiast daty dziadek wnukiem się zajmuje, bo rodzice cały dzień spędzają w pracy. Babcia, dziadek zawsze mają czas. Babcia z dziadkiem czas nam ciągle umilają. Zawsze dla nas niespodzianek wiele mają. Dziś w piosence miłość wielką wyrażamy. Głośno teraz podziękować chcemy wam. Zapraszamy teraz Bartka do wyrecytowania wierszyka o pięknych laurkach, które przygotowały dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka. Pędzą wnuki ulicami z ogromnymi laurkami. Te laurki pełne kwiatków są dla wszystkich babci i dziadków, a dziadkowie wraz z babciami już czekają przed domami. Przez lornetki patrzą dal, wystrojeni jak na bal. Zosia przypomni w swoim wierszyku o tym, dlaczego dziadkowie są niezastępczeni i dlaczego są tak potrzebni. Kiedy tata w pracy, kto na ryby zabierze lub cierpliwie nauczy jazdy na rowerze? Kto opowie bajki, które już nie pamięta? I do snu utuli znaczoną budżetę. Tylko babcia i dziadek. I za to w tej chwili na olbrzymiego Sałusa od nas zasłużyli. Wysłuchaliśmy już wszystkich wierszy przygotowanych przez dzieci. Kolejnym prezentem dla dziadków i babci w dniu ich święta będzie taniec pod tytułem Kaczuszki. Thank you.
konserwat i wręczą laurki własnoręcznie przygotowane przez dzieci. Dziękujemy za wysłuchanie występów. Zapraszamy na poczęstunek.